Chorzowski ruch Błękitne Stroje pokonał dzisiaj Sosnowieckie Zagłębie 2-1. Tak padła pierwsza bramka dla Chorzowian, zdobyta w 45 minucie przez Dariusza Gęsiora. Dariusz Gęsior był jednym z wyróżniających się piłkarzy zespołu gospodarzy. Na początku drugiej części Adam Posiłek, 18-letni wychowanek Chorzowskiego Ruchu, podwyższył rezultat meczu na 2-0. Dobrze bronił w tym spotkaniu, pomimo tego, że puścił dwie bramki, Grzegorz Harasiuk, bramkarz Sosnowieckiego Zagłębia, który wielokrotnie pewnie interweniował. Sosnowiczanie w 70 minucie spotkania zdobyli kontaktową bramkę i od tego momentu walczyli bardzo dzielnie i ambitnie o zdobycie jednego punktu i remis. Ostatecznie Chorzowianie utrzymali przewagę jednej bramki i zakończyli to spotkanie zwycięsko. W niebieskiej